Witajcie! Dziś zaprezentuję możliwości i funkcje nowej darmowej aplikacji Hager Ready. Aplikacja Hager Ready służy do projektowania rozdzielnic mieszkaniowych. W tym odcinku pokażę, jak skonfigurować aplikację oraz instalację danego obiektu. Klikamy w ikonę profilu w prawym górnym rogu. Mamy tu kilka możliwości. Klikamy w konfiguracja i ustawiamy parametry, według których będzie działać aplikacja. Pierwszy kierunek identyfikacji od góry do dołu lub od dołu do góry. Ustawiamy od góry do dołu. Kolejna preferencje produktu. Obecnie są dostępne zaciski śrubowe, ale już niebawem będą też dostępne zaciski Quick Connect. Nowość w naszej ofercie. Kolejna pozycja to kształt etykiety. Wybieramy ikona plus dwa teksty. Synchronizacja automatyczna, język polski, pakiet danych Polska. Tym samym wstępna konfiguracja jest zakończona. Możemy teraz przejść do projektowania i konfiguracji instalacji danego obiektu. Wracamy do widoku głównego. Klikamy plus w prawym dolnym rogu. Pierwszy widok to informacje dotyczące inwestycji. Warto je uzupełnić dla pełnej dokumentacji projektu. Aby przejść dalej, klikamy w rozdzielnicę na dole. Mamy do wyboru metody tworzenia projektu: manualna, automatyczny dobór wyłączników różnicowo-prądowych RCCB. Ale zanim jednak przejdziemy do projektowania, należy skonfigurować instalację. Klikamy konfiguruj instalację i wybieramy parametry instalacji. Liczba faz 3, typ sieci TNS, urządzenie wejściowe wielkość wybierzemy 63 A. Ale tą wielkość można zmienić. Typ głównego urządzenia wejściowego to rozłącznik. Przekrój przewodu wybieramy 16 mm kwadratowych. No i zaznaczamy, że chcemy wskaźnik napięcia. Przechodzimy dalej. W tym widoku ustawiamy parametry według których aplikacja zaproponuje aparat przeciwprzepięciowy. Rodzaj budynku dom, rodzaj przyłącza wybierzmy linia kablowa, instalacja odgromowa brak, ogranicznik SPD typu pierwszego brak, wersja SPD w tym przypadku mamy możliwą tylko standardową i zaproponowane urządzenie to SPN415. Potwierdzamy te ustawienia i tym samym konfiguracja instalacji jest już zakończona. Możemy teraz przejść do projektowania, ale to już w kolejnym odcinku. Zachęcam do pobrania darmowej aplikacji Hager Ready w Google Play i App Store.